Siemanko, bo chcecie, właśnie chciałem was zaprosić na wyprawę zdobywania szczytu Pruta z 9 najwyższego szczytu Czarnogóry. Jesteśmy już w drodze, jesteśmy w terenie i już musimy zrezygnować. Anomalia pogodowa, jaka towarzyszy Czarnogórze, i w ogóle zauważyłem, że w tym roku w wielu, wielu państwach jest zimniej. Dłużej utrzymuje się śnieg, tak na przykład właśnie w Polsce. No, ale w Czarnogórze wyjątkowo bardzo utrzymuje się śnieg. Wszystko jest zawalone, tam jest drugi kawałek drogi, ale tam są jeziora, a tu i tu są dzikie konie. Idziemy zobaczyć. Zdecydowaliśmy się spojrzeć na konie z góry, aby im nie przeszkadzać zbytnio w tym porannym relaksie. Druga próba zdobycia szczytu Prutas nie udała się i tym samym opuszczamy Durmitor z zerowym szczytowaniem. Jednak pełni energii, zwłaszcza że to stanie na głowie w tych pięknych warunkach wyszło Natalii naprawdę super. Czas ruszać na zachód w kierunku Biogradzkiej Góry z przystankiem nad Lazurową Rzeką. Minus 10 do komfortu, poczucia bezpieczeństwa. Co jakiś czas, lawiny kamienne? To jeszcze da się ominąć, z tymi śnieżnymi jest gorzej. Dzień dobry, którędy do Białogradzkiej Góry? Przepraszam, w prawo? Nie? W lewo, prosto. Dobra, dzięki. Woda ma naprawdę niesamowity kolor. Taki kurczę lazurowy wręcz. Zrób coś śmiesznego. Okej. Jeśli prowadzisz firmę, która sprzedaje termosy, to mógłby być twój produkt. Mikrozachwyt. To wypić łyk gorącej herbaty przy takich klimatycznych widoczkach. Wasze zdrowie. Kolejny z tych momentów, w których po prostu baterie same się ładują, co jest niesamowicie. Ten kolor wody działa na mnie pojąco i uspokajająco. A o ile mnie pamięć nie myli, bo przygotowując się do wyjazdu oglądaliśmy vlogi polskich podróżników, którzy byli tutaj przed nami. I to miejsce wygląda bardzo podobnie do takiego, w którym nocował Karol Werner. Z kołem się toczy. Chyba podczas swoich jednych z pierwszych w ogóle jeszcze lata temu swoich wycieczek rowerowych, w ogóle rowerem po Czarnogórze. Ja jestem pod mega wrażeniem. My tutaj samochodem mamy ciężary, a tu dopiero rowerem pod tą górę. Natomiast Karol, dzięki za inspirację, w ogóle przejeżdżaliśmy i mówimy, ty, to chyba to. I po hamulcach, zawrotka, no i jesteśmy, nie? I ta woda, to miejsce po prostu czarujące. Także dzięki, pa! Dominik mówi, że mogę powiedzieć, że to wygląda właśnie czarnogórska wieś. Chciałem powiedzieć, że Park Narodowy jest bardzo spokojny, cichy, ale właśnie banda idiotów za mną włączyła jakieś radio w rezerwacie przyrody. W każdym razie jesteśmy w rezerwacie naturalnym Biogradzka Góra. Ma on swoją nazwę od Biogradzkiej Góry, która jest tam. A stoję właśnie na pomoście, który jest jedną z najbardziej popularnych miejscówek dla instagramerów. Bardzo często wynajmują sobie drewnianą łódkę i tędy wypływają na środek jeziora, żeby zrobić sobie kilka fajnych fotek. Sam park naturalny jest rewelacyjny, jest tu ponad 2000 gatunków roślin. Mamy tutaj też węże, jeżdżożwierze, salamandry, jaszczurki, no pełno najróżniejszych zwierzątek. Ale z żabkami jest pewna zabawna historia. Umiecie pływać żabką? To jak, drogie panie? Weszłybyście do wody? Ja jednak popatrzyłabym z brzegu. Sumo żabskie. Straciły zainteresowanie sobą. Widzicie te ślady
na skórze, to są ropuchy. Bo to są charakterystyczne. Właśnie ta skóra pokazuje, że to jest ropucha, która ma gazy. Ja też bywam infantylną. Już się cieszyłam, że w końcu jest atrakcja, którą na pewno będziemy potrafili wykonać od A do Z, czyli przejście dookoła tego jeziora, 3400 metrów. Ale okazuje się, że to nie będzie takie proste. Bo naszą drogę przecinają nie czarne koty, a zielone ropuchy. Wczoraj Natalia chodziła po lesie z niedźwiedziami do spotkania, a tu proszę, takie żabki malutkie, takie kici, kici, kici. Już mamy pełne gacie. Pełne gacie, tylko odczuwałam dyskomfort. I chciałabym na taką ropuchę, żabę zepnąć. O, tutaj proszę, tutaj skaczą, tam jest trzecie. Myślę, że jak na nie staniesz, to one odczują większy dyskomfort. Może się boisz żab, ale trzeba ujęcia wykonać, nie ma, że boli. Tutaj damy taką jedną największą ropuszkę. Proszę bardzo. Powietrzna na ropuchę. No dobra, spróbujmy przejść chociaż kawałek tej trasy. Uważając na to, by nie wdepnąć na żadną żabę. Zgaduję, że mogą się one przydać w tym budynku obok. Restauracja. Co robisz, cwaniaku? Dotarliśmy do drugiej strony jeziora. Tutaj jest już spokojniej, nie ma żab. Chociaż powiem wam, że wydaje mi się, że pod koniec nawet Natalia zaczęła lubić po prostu, bo zaczęła im nadawać imiona. Nie wiem tylko, czemu się uparła na Jezus Maria Chryste. Pierwsze trzy, które wchodziły mi do głowy najwidoczniej. Nie wiem czemu, ale strasznie mnie to bawi. Nasze pierwsze przemyślenia, zmotoryzowane podróżowanie, bardzo nam się zaczęło podobać. Super jest, że możemy zrobić sobie objazdówkę, dojechać do miejsc, do których byśmy się jako backpackersi nie dostali. I chyba to będzie nasz przyszły sposób podróżowania. Europa? Bałkany? Może gdzieś dalej? Czemu nie? Brzmi fantastycznie. Chodźcie, zaskoczymy Natalię, bo ona chyba się już szykuje na kolejną podróż, nie wróciła jeszcze z Czarnogóry. Co sądzisz, żebyśmy porzucili backpackerstwo i zaczęli podróżować motoryzacyjnie? Ja backpackerstwo porzuciłam już jakieś półtora roku temu, jak wróciliśmy z Azji. Natomiast zgadzam się z tobą, jak najbardziej podróżowanie w sposób zmotoryzowany jest wygodne, a tym samym odpowiednie dla ludzi w naszym wieku. A co masz w ręku? Mam książkę Piotra Milewskiego o Islandii, bo jest też, nie ukrywajmy, Islandia na naszej liście miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć. Chociaż przed Islandią to pewnie jeszcze dla mnie Dania. Przydałoby się, nie wiem, jakoś tak trochę czas z gumy bardziej rozciągnąć, żeby było więcej czasu na podróżowanie, ale żebyśmy jednocześnie mogli popracować. Wydaje mi się, że samo podróżowanie to jednak chyba też nie do końca, bo już wiemy, że po jakimś czasie się nudzi, więc wiecie, tak trzeba przeplatać troszkę pracy, troszkę podróżowania i będzie wszystko cac. Padalec. Nie bylibyśmy chyba sobą, gdybyśmy nie robili tych wszystkich ujęć. To nas najbardziej zachwyca, najbardziej nam daje takiej radości z całego tego filmowania. Nie, no, nie zrozumcie nas źle, oczywiście tworzenie vlogów jak najbardziej lubimy, ale gdybyśmy mieli wybrać taką część, którą bardzo lubimy z procesu kreacji, tworzenia, to byłoby nagrywanie tych największych zbliżeń, tych detali. I muszę powiedzieć, że taki wypad ornitologiczny, albo może taki wyjazd na podpatrywanie zwierząt, to byłoby może coś naprawdę fajnego. Ja wiem, że leżysz w tym błocie, co akurat w sumie mi by nie przeszkadzało, jakkolwiek to brzmi. W zimnie, w trawie, wstajesz o 5, 4 rano, żeby spotkać te zwierzęta, jak wychodzą na żer, leżysz i próbujesz zrobić to jedno perfekcyjne zdjęcie. Myślę, że
moglibyśmy to zrobić. Pamiętam. Kosice? Kosiniczki? Kosinicki? Okej. Okay. Wbijamy do restauracji, która została nam zarekomendowana przez Natalię i Andrzeja z Fala.pl. Sami musicie przeczytać, bo ja jeszcze łamię sobie język. Kochoba. Amanet? Nie mam pojęcia, ale słyszałam, że jedzenie jest smaczne, także wbijamy. Mamy dwie butelki, na obydwóch jest napisane Premium Olive Oil. Wysokiej jakości oliwa z oliwek, no zobaczmy. Pierwsza była gęsta. I teraz tak, jedna z tych oliw to jest jednak winegar, czego się spodziewałam. A druga to jest po prostu oliwka. Warzywa, które są albo konserwowane w occie, albo kiszone. A zamówiliśmy danie, które poleciła nam Natalia z Jędrzejem, które jest daniem narodowym tutaj, lokalnym. I będzie to po pierwsze jakiś ser przekładany ziemniakami, czy jakaś zapiekanka taka serowo-ziemniaczana z kremem. I do tego będą kawałki mięska, które już z kolei nam poleciła tutaj pani w restauracji. Czy tego, czy chcecie, czy nie chcecie. Chlebek 50-60 centów z reguły kosztuje w restauracjach. Zostanie wam on poddany, co nie znaczy właśnie, że jest darmowy. Więc spodziewajcie się, że często zostanie wam doliczony po prostu do rachunki. Jeszcze chciałbym dodać, że piwo tutaj jest tańsze niż Coca-Cola lub sok wyciskany z świeżych pomarańczy. Z reguły półlitrowy kufel to koszt około 2 euro. W sklepie kupicie za około 50-80 centów. Zależy od promocji, więc no, Czarnogóra jest dobra do stania się piwochrzem bardziej niż kokoholikom czy smakoszem pomarańczy. Co to się za obżarstwo uprawia? Moment, próbuję się nie udusić. To, co właśnie widzicie, to kacamak, czyli ziemniaki zapiekane z serem. Do tego mamy wspomniane wcześniej kiszone warzywa. I nie pamiętam niestety nazwy tego dania. Na pewno jest to wieprzowina w kawałkach, podawana z ziemniaczkami. Tutaj trochę taki miks, bo mamy no co dwa dania ziemniakowe. Te dania kosztują 6 i 7 euro. To jest 1200 gram jedzenia na nas dwoje. I do tych ziemniaczków dodamy ci ziemniaczki. Jednego wystarczy. Jednego, żono, wystarczy ci, a mięska? O proszę, taką łychę mięsa ci dam. Kacamak przypomina konsystencją trochę taką kluchę. Jest to ziemniak, ser żółty i krem. Zapiekane wszystko razem. Rewelacyjny smak, naprawdę. Przypuszczam, że mój cholesterol właśnie sięga zenitu. I jest to dosyć ciężkie danie. Warto je popić niksiczko. Co do drugiego dania. No wieprzowinka nas tak nie przekonała. Była całkiem niezła, oczywiście bardzo smaczna. Natomiast nic takiego wielce wyszukanego. Ja natomiast, jak to Natalia ujęła, absolutnie zamykam się na ich kiszonki. O ile kapusta była naprawdę dobra i ogóreczki również, tak kiszony pomidor, kiszona marchewka i brokuły, no nie. Miałem wrażenie, że to zostało wrzucone po prostu do jednej beczki, bo smakowało wszystko tak samo. Jazda autem po Czarnogórze jest całkiem fascynujące. Z punktu widzenia pasażera super widoczki, zieleń, góry, co chwilę jakaś rzeczka, więc wszystko byłoby genialnie, ale jak wszyscy dobrze wiemy, każda róża ma też i kolce. Dominik coś o tym wie. Kiedy wymijasz ciężarówkę, dosłownie mijając się o lusterka, to jest to ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jednak Czarnogóra do jazdy nie jest tak świetna. Bardzo dużo kierowców ścina zakręty. O robotach drogowych dowiaduje się w momencie, kiedy wpadasz już w dziurę. No jest to piękna trasa, malownicza, ale trzeba mieć jednak nerwy z żelaza i jak jesteś kierowcą, być ultra skupionym. Nie przejechałem jej. Nie, zdążyła. To było Jezus. Jezu, już czurka przebiegła drogę. Wow. No, taka ogromna. Słuchajcie, tutaj niedawno było Święto Narodowe, Dzień Niepodległości, tak, 21 maja. I tutaj zaraz podjedziemy troszeczkę bliżej. I zobaczcie, jaka jest ogromna flaga.
na moście powieszona. Niesamowite. Po prostu takich flag widzieliśmy całkiem sporo w różnych miejscach, ale ta chyba jest rekordowo duża. No. Niektóre drogi są troszkę wąskie i wymijanie może być troszkę wyzywające, ale poza tym jest spoko. Jesteśmy w takiej bardzo małej kawiarence po drodze. Wszystko jest tu ręcznie robione. Piękny widok, majestatyczny. Droga jest ekstremalna. 10 km po krętej, wąskiej drodze. Czy warto? No myślę, że dla takiego widoku warto. Do tego pryganica. Natalia napije się piwa, tym razem ja prowadzę. I sok z borówek. O właśnie, pani już idzie. No dobra. Pana pono. Okej, okay, zatrzymaliśmy się na majestatycznie pięknej trasie widokowej numer 3, jakby to kogoś interesowało. I będziemy zaraz szamać małą przekąskę. Pryganice, to są takie malutkie pączuszki. Tutaj są malutkie, bo w Budwie, w restauracji Coco, jedliśmy trochę większe. Więc jak widać, w różnych miejscach różnie robią, natomiast idea pewnie ta sama, taki mały pączek. Tutaj posypany cukrem, pudrem i drzemem. Drzem jest dodatkowo, można sobie tutaj nałożyć do woli. O, i motylek przeciął na Dominika kolano. W każdym bądź razie no, przegrałam z motylkiem. Pamiętacie staje się w Pizie albo we Florencji przegrywałam z gołębiami, więc dzisiaj przegrywam z motylkiem. Wracając do naszych pryganic. Czyli po prostu pączki podawane zazwyczaj z drzemem lub miodem. W ogóle masa miejsc, w których można kupić miód robiony przy domu, tak? Jakby jest dużo uli i wszyscy zajmują się produkcją miodu. Jak zamawialiśmy te pączuszki, to pani powiedziała, że są z jutra, a jutro to na szczęście poranek, czyli nie są z przyszłości, tylko są świeżutkie z dzisiejszego ranka. Okej, okay. Dominik jako kierowca zamówił sobie sok. Sok mamy tutaj tym razem z borówek. Jak się jedzie po trasie, to w wielu miejscach można kupić właśnie wino domowej roboty, miody domowej roboty i soki domowej roboty. Soki są bardzo smaczne. No i przede wszystkim ten jest lodowaty, a jest prawie 30 stopni, więc jakby idealnie. Ale zobaczcie, co mnie zafascynowało. Wygląda jak ołówek, a to słomka drewniana, a nie plastikowa, także szacun. Sok bardzo słodki. Bardzo dobry. Wasze zdrowie. I to już koniec tego chaotycznie spontanicznego vloga. Przez 2 dni podejmowaliśmy różne dziwne decyzje, ponieważ, no co, lawiny, śniegi, zimno, gorąco. Ale to tylko świadczy o tym, że cała ta droga była naprawdę fajna. Może nawet fajniejsza niż punkty, które nie dotarliśmy do nich. Żona teraz chce powiedzieć, że jesteśmy na punkcie Pawłowa i na tym się żegnamy. Żona, nie poprawiaj się w takich kluczowych momentach. Kojarzy mi się takie ciasto chyba. To jest chyba ciasto Pawłowa. I to jest taka... To są takie lody i one są przykryte, nie wiem teraz, czy bezą, czy czymś, ale generalnie jakby z wierzchu jest ciasto, a w środku są lody. Ja teraz się tak czuję właśnie na tym punkcie Pawłowej. Po prostu się rozpuszczam, niby z zewnątrz jestem jak to ciasto, ale w środku już się rozpłynęłam. O ciasto, wracamy do Budwy. Do zobaczenia w następnym. Co ty zrobiłaś? Próbuję ochłodzić czubek głowy. Aha. To chyba już udar. To już starczy na dzisiaj. To pa.